Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł z Miss Joszelka, Ren i Bert Bert! Hello! I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj robimy maraton. Dzisiaj maraton, nietypowy maraton, ponieważ będzie powiązany również z lotniskowcem, który się pojawił. Wyjątkowo. Tak jest. Słuchajcie, ustaliliśmy, co robimy. Cel lotniskowiec i cel Sandy Shores, później Mont Chiliad. Kto pierwszy, ten lepszy. Najpierw kradniemy auto. Uwaga, gotowi? Trzy, cztery. Dobra, idziemy szybko znaleźć jakiś samochód. Ja mam ten. No dobra, niech ci będzie. Bebe, co to za strzelanie? Poczekaj. Zatrzymuję samochód. No tak strzela, że wszyscy uciekają, typie! Nie ma być chłopie! Strzelania? O, kradnę auto, w którym... Bez jaj! To. O, mój samolot tam jest. Ej, bez jaj, ukradłem... Jechał samochód, wsiadłem do auta, a tam nikogo nie ma. No poważnie, samochód jechał... Jedzie samochód, podchodzę, chcę go ukraść, a tam nie ma kierowcy. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale już są samochody, które są autonomiczne i jeżdżą same, nie? Zaraz zostanę tak, najsłuchowca. Masakra. 2023. Ja cię kręcę. Dobra, jedziemy. Dobra, 3 km do pontonów. Weźmy tam w koła postrzelać. No bo nie mam wolniejsze. No właśnie, to jest takie losowe. Losowe. Nie, mamy to same. Jeszcze masz dokładnie ten sam, co ja. No czemu jedziesz szybciej ode mnie? Jak zawsze. Nie, mam więcej FPS-ów, nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Może policja. O, Joszelka mnie teraz wyprzedza. Ciekawe. Joszelka, jedziesz szybciej ode mnie? No. A bo wy sobie robicie tego, nie? Cień aerodynamiczny. No teoretycznie na swobodnej sesji nie powinien działać, nie powinno być cienia. Ale tak, dobry rzeczek, zagadka. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy po pontony. Z pontonami, kto pierwszy szybko dopłynąć na lotniskowiec? Na lotniskowcu, moi drodzy. Ten maraton. Ja to chcę. Na lotniskowcu szybciutko dostać się na pokład górny, gdzie bierzemy dowolny pojazd latający. Stamtąd na Sandy Shores zmieniamy pojazd latający na inny, po czym... Mam nadzieję, że... No. Dokończ. Po czym lecimy na właśnie Mont Chiliad. Zobaczymy, kto pierwszy. Oczywiście sami nawzajem sobie nie przeszkadzamy. Że trzeba wyłączyć ochronę przeciwlotniczą na tym lotniskowcu. Tak, więc kto będzie pierwszy, ten będzie musiał wyłączyć. Ewentualnie jakoś nisko polecieć, nie wiem, czy tak się da. Żeby wystartować i nisko polecieć. Czy da się uniknąć tej ochrony? A, no to ja chyba tylko, jednak... tylko totalnie trzeba szorować chyba tyłkiem po wodzie niemalże, nie? To ja nie i od razu w dół gdzieś. Ale dobra, oni nie strzelają tymi działkami, tylko brakietami, a da się... O nie! Dobra, jadę na skróty. Ja też. No policja! Policja! Ja cię kręcę. Moja Joszelka, no... Nie mogę wysiąść, nie mogę wysiąść. Ej! Jak to nie możesz wysiąść? Dopiero teraz. Dobra, wbijam, czekaj, biorę ponton. Oj, potknąłem się. Joszelka, prawie mnie przejechałaś, wiesz, że... Ja nie mogę, zabiłabyś mnie. Bym się zespił gdzieś daleko. Dobra, biorę kolejny ponton, rezerwuję w takim razie. Dopiero teraz dojeżdżam, nie? Proszę nie brać tego samego pontonu. Nie oszukiwać, nie ma oszukiwania. Teraz już zapuszczę. Nie mogę być ostatni. Jak nie mogę? Ja, jaki oszuści normalnie, ja specjalnie drugi ponton. Nikt nie powiedział tego w ustaleniach pierwszych, ale... Ach, dobra. Może no przebili mi opony. O nie, przebite oponki? Dobra, teraz szybko na lotniskowiec. Go, G.I. Joe, lecimy. Jeszcze taka szybko, wykorzystuj falę do falowania. Falowania? Ja nie mogę, jak to normalnie... Myślę, że jeszcze policji wodnej tu brakuje. A co, policja ci ściga, Berber? Tak, cały czas. Dlaczego? A, bo strzelałeś, no tak. Zapomniałem. No i Helka zapomniał. Za jego głowę jest też nagroda. Ej, bo Paweł nas chyba wyprzedza. No, ale widzisz, jak te fale są? No właśnie to... O! Wszystko zależy od fal no, chyba. Patrz. Nie, no patrz, on tam wyprzedza, on musi się masnąć jakąś główeczkę. Co musisz? No co jest co? Z tymi falami? Co ty musisz? Nie wiem, co tam się dzieje? Ej, jak wyskaczecie, jak... No. Co jest z wami normalnie? Jak długo się płynie tutaj? Ja się jednak boję, mogę wrócić po... No mój ponton właśnie eksploduje. Jak ci ponton... No to zadzwoń do wujka Lestera, czemu nie zadzwonić do wujka Lestera? Nie działa podczas... No nie wiem, co jest. A, no cóż. No co jest? Zdarza się, życie bywa brutalne. Ja zadzwoniłem. Dobra. Mamy lepsze stosunki
Może nie wchodźmy w stosunki z Lesterem. Ale to jakie ma? Czemu to nie wnikajmy za głęboko. Wejdź na usysy. Tak jest. Dobra, pięknie, lotniskowiec. Tam jest Titan. Ale nas, nas wyprzedził. Tylko nie można nim lecieć chyba. Płonie mi ponton. Ale jesteś na wodzie, stary. Za nim, za nim, no właśnie, to jest dziwne. Tam no jest właśnie, ale stary, jesteś na wodzie, naprawdę. Dobra, tutaj od tylca się wpływał, jak pamiętam. Właśnie, jesteś na wodzie, weź się ten. No, weź się utop, znaczy w sensie nie, ten. Odtop. No co za przeszczep, wskoczył do wody. Leo, dobra, dobra, biorę karabinek. Błagam, dopłyń, dopłyń. Żeby tylko teraz tutaj, kurczę, było łatwo. No co jest? Dobra. Wow, jak tu nawalają! Jak tu nawalają! Chłopie! Już do mnie strzelają, a ja nawet nie wbiłem tam, nie? Ja nie mogę. Tylko nie strzelamy do siebie oczywiście, żeby nie było. Bo to byłoby, że tak powiem, nieładne z waszej strony. Tak, widzowie się wszyscy obrażą. Oblazą? Oblazą nie się. Nie będą nas oglądać. Nie będą cię oglądać, tak, dokładnie. A, to bez zmian by było. Czekaj, dobra, tutaj mamy kolejnych ziomków. Ja wziąłem już minigana, bo tu jest masakra jakaś. Dobra, gdzie tu? A bo to ukraść broń w ogóle trzeba. Tak, teoretycznie trzeba ukraść broń, ale w rzeczywistości można po prostu wziąć i... Ach... Zginąłem. To był gdzieś przy mnie. Tak. Ja musiałem... Ja się bałem przed tobie, przed ciebie przejść, bo wiedziałem, że to się może źle skończyć. Dlatego ja nie miałem czerwone HP. Dobra, szybko, chłopie, wypływaj, wypływaj. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Chęcimy, może nie z kosą. Dobra, myk, pięknie. Dobra, jest ryzyko, jest fizyko. To co? Tą broń też kradniemy, czy nie? No to w sumie jak chcecie. Czemu się respis za lotniskowca na skuterku? No właśnie, to zlipa, nie? O. Dobra, ja jednak chyba wezmę sobie brońkę. Jednak chyba... Jednak chyba nie da się. O. Nie da. Dobra. Nie da się uciec. Nie da się uciec bez wyłączania tej obrony. A, chciałeś uciec bez wyłączania, oszukista. Tak. Znaczy, dobra, jednak da się uciec. Czekaj, zastanawiam się teraz, gdzie tu było przejście, czekaj. Nie no, zrespiło mnie przy tym. No. Piskowcu, ale nie mam swojego stroju, rozumiesz? Okej. Okay. Gdzie to było? Dobra. Nie przewracaj się, kurde. O nie! Dobra, tu chyba wyżej było, nie? Trzeba wejść. Super. Dobra, maraton przypadku. Ja dobra, maraton przypadku. Nie chodziło na to. Czekaj, gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. O, dobra, już widzę. Tędy. Nie, tutaj gaz jakiś. Jak się wchodziło na ten górny pokład, nie pamiętam. Ja nie wiem. Dobra. Tylko biegnę, staram się biec po prostu przed ciebie. Spokojnie. Szybko, ogarniemy temat. Tak, szybko, będzie? Jezus Maria, te hakowanie to... no ja tego hakowania chyba nie zrobię, bo ja mam bardzo czułą myszkę. Więc u mnie to skacze tak szybko. Czy ktoś może zrobić hakowanie za mnie? Bo ja tego nie ogarnę na tej myszce. Ona za szybko działa, musiałem zmienić DPI. Wcześniej nie miałem pozostałego czasu. Koniec wojny? Dobra, moi drodzy, lotniskowiec, że tak powiem, uległ eksplozji, eksmitowali nas, więc kontynuujemy bezpośrednio. Byliśmy w tym samym miejscu, więc kontynuujemy w tym samym miejscu, ale z lotniska. Bierzemy w takim razie pierwszy, najlepszy samolot, oczywiście Sandy Shores i Montchiliad bez zmian. Gotowi? Mhm. 3, 4. Zasady się mamy teraz zmieniają. Samolot, prawda? Coś latającego, helikopter, samolot, co chcesz. I prosto, bezpośrednio na Sandy Shores. Byle coś tylko pamiętajcie, żeby wylądować tam. Żeby ktoś tam przypadkiem nie wyskoczył sobie od tak. No, ale jak to tak? No. Bezpiecznie wylądować, a następnie bezpiecznie wylądować na Montchiliad. Chyba zapomniałem powiedzieć. Chyba tak, ale no trudno. Ale to jest taki mały, drobny drobiazg. Co za problem wylądować samolotem na górze Montchiliad? No proszę was.
Nie, no to easy jest. No to jest easy sprawa przecież. Parę razy próbowałem. No. Ja też chyba wylądowałem kiedyś na... Simeon, nie dzwoń do mnie, elo. Ja nawet wam powiem, że chyba udało mi się kiedyś wylądować na... jak to się nazywa? Na... O, ktoś zaznaczył już tutaj, dobra. Na tym, na Maze Banku, samolotem. Tak? Udało ci się? No. Był chyba jakiś taki maraton, nie? Był chyba, no. Tylko takim mniejszym samolotem się lądowało. Mhm. Jak? Tytanem kiedyś tam wylądowaliśmy. A, możliwe. Trochę w prawo. Nie wiem, że na prawo. A, przepraszam. Faktycznie. Faktycznie. Zaznaczyłem sobie punkt, gdzie mam lecieć i lecę w ogóle w bok, nie? Totalnie. Totalnie. O! To leci tym helikopterem, tam leci coś? To pewnie Joszelka leci helikopterem. Ja mówię tylko helikopterem. Nie hejtować. Dobra. Nie mogę jej wyprzedzić. Jeszcze. Dobra, ja zerkam właśnie, jak to tam wygląda, kto, gdzie tam jest. Nie wiem, czy cię wyprzedzę, ja nie wiem, czy wyląduje. Dobra, powoli chyba, czekaj. Kto jest z przodu? Berber jest z przodu całkiem. A to łobuz. Kto czym leci w ogóle? Lecę Titan. Jeszcze raz? Tytanem? No, tytanem. Okej, okay. Bert? Ja lecę samolotem akrobatycznym Mallard. Dobra, ja lecę Buckingham Luxor, a Joszelka helikopterkiem jakimś, tak? No i się nawet trochę dymię. Dobra. Ale nic nie uderzy, bo jest najlepszy. Zdarza się. Zdarza się, no, życie bywa brutalne, jak to mówią. Bywa. Ale dobra. Co to życie? Tego nie wiem. Szybciutko. A bo to już tutaj jest. Nie, bez jej, za chwilę, nie wiem, czekaj, gdzie wy jesteście, żebyśmy się nie zderzyli. Dobra, ja już podejście robię. Widzisz mojego cienia? Ja robię podejście w tym momencie również. Również podejście robię, uwaga, pyk, pięknie. Ty kołujesz na lotnisko, ja ścinam matras tutaj, widzę pas krótki. O, Joszelka, jak opada w ogóle. Miał być bezpiecznie, Joszelka. Joszelka umiera, co? Ja widziałem go na spadek. Dobra. Ja nie mogę, dobra. Tylko proszę bez tego wybuchania. Teraz trzeba pojazd latający i na... Wana, przesuń się! Przesuń się! Przesuń się! Ja cię kręcę! Dobra, udało się. Ej, jak... Ale pojazd latający znowu? Tak, tak. Ej, patrzcie, ile helikopterów tu jest. O nie, to ja samolot będę miał najciężej tam wylądować. No nie? Najgorzej. Dobra. Dobra, szybko. Go! Maverick musi być szybszy niż ten Berber. Joszelka, możesz tytana wziąć jak chcesz. Nie, dziękuję. Poczekaj, i powodzenia. Poczekaj. Masz tam helikoptera. No. Muszę wygrać. Nie, na razie Berber wygrywa, jest na przodzie, na froncie. Ale jak wybuchnie, no to oczywiście widzowie będą doliczali karne sekundy w dowolnej ilości. A jak wyląduje, to będą dodatkowe punkty. No, czy na pewno Joszelce trzeba doliczyć, że tak powiem, ujemne punkty. Wybuchłaś, przepraszam, nie wylądowałaś, tylko wybuchłaś. Jak ona szybko wyląduje, jak ona szybko opada. Jaka to jest logika, że śpiewie spała jest szybszy z samolotu? No bo nie nabieram wysokości, z tym jest problem teraz. Że lecę do przodu, nie nabieram wysokości, ale jestem na pierwszym miejscu, na razie się wysunąłem. Kurczę. Tylko teraz będę musiał nabierać wysokości, więc Berber może mnie prawdopodobnie za chwilę wyprzedzić. Dobra, właśnie wyprzedza. Ja cię kręcę, dawaj szybko! Szybko, góra chilla czeka! Jak tu wylądować? No musisz dzwonić prawie do zera, nie? No. I zatrzymać się w miejscu praktycznie, opaść. No, tak jak, no. Musi ci samolot opaść. Masz dobra, szybki, twój helikopter jest dobra, szybki. Dobra, jest. No co? Dobra, karne sekundy w ilości dowolnej dla Bedberta. Nie ma. Ej, no wylądowałem w miejscu i mi samolot eksplodował, nie? I uwaga, czekajcie, cyk. Okej, może być tak, że będziemy na równo, zależy ile widzowie doliczą z tych karnych jeżyków. Dobra, znaczy minut w sumie. Okej, jestem na górze. Było prasie, troszkę. Dobra. Ja nie umiem tym nawirować. Tutaj, proszę. Dobra, Ren, dobiegasz do nas, dobiegaj. Siema. Dobra, czekamy na Joszelkę. Joszelka gdzie będzie? Zobaczmy, Joszelka gdzieś leci. Tak? Obserwujmy to. O, faktycznie, może przez teleskop obserwować. Dobra, to ja przez snajperkę będę obserwował. Joszelka, nie bój się. Dobra, leci Joszel. Tam leci. Frunie, zobaczymy, czy uda się wylądować, bo ogólnie tu są już trzy maszyny chyba, nie? Dwie maszyny, jedna wybuchła, a nie wiem, czy ona tam ten wrak jeszcze, że tak powiem, leży.
Leci, Joszelka leci. Joszelka, wysoko strasznie lecisz. Dobra, będzie lądować. Uwaga, ląduje. On nie. Oglądam tu. Wylądowałam. Okej, okay, to zapraszam tutaj do nas. Czyli Joszelka, na pewno masz czwarte miejsce. Trzecie. Jak trzecie? Trzecie. Jak trzecie? Berber jest bez samolotu. Tutaj. Tak, dlatego Berber też będzie miał karne sekundy. I ty też masz karne sekundy, tylko prawda. Widzowie to dowolnie, nawet nie wiemy ile. Może być tak, że minuta, 10 sekund, 2 sekundy karne. Za dolara patrzę gdzieś nie. Indywidualnie, że tak powiem. Ten, ty nie? Masz tą maskę, Joszelka, ty też masz taką maskę. A no tak, no bo ja muszę, właśnie czekajcie. No tak, tak. Ja oddycham. O, jest oddycharka jeszcze, tak została. Dobra, słuchajcie, proponuję w takim razie, skoro jesteśmy na górze, na szczycie, no. To ja proponuję, weźcie sobie pięści, no nie, i robimy teraz bitwę górną. Bitwę górną. No były bitwy uliczne, to teraz bitwy górne. No ale to czekaj! Co, błaga ci podstawiłem? Nie wiem. Co to miało być? Co to ma znaczyć? Joszelka się stoczyła! Nie, myślałam, żeby to tam lecieć na dół. No, prawie że, chodź tu, gdzie tutaj, chodźcie. Ała, no Bert! Weź się, co ty mi tu tak ten? Pawła! Joszelka, obrywa! No przestań mnie, Bert, co ty robisz? Dlaczego mi tak robisz? Co ja robię, no? No krzywdzisz mnie! Drewniane coś. Tylko na mnie się skupiłeś. Dawaj tutaj, patrz, czekaj. Ej, trzaskają mnie! Au! Au! Berberdos cię stuka! Ale to źle zabrzmiało. Bardzo źle. Ale lipa. Dobra, na szczęście jestem w miarę blisko, więc zaraz wam tutaj zrobię jesień średniowiecza. Nie, wolałam, nie. Ty mi zrobiłeś. Gdzie tam wsiadasz? Dwa salta. Co? Ktoś gdzieś wsiada? Wyrzuć go z auto tego autobusu. Dawaj, kopnij go! No. Ała. Tak! Ała. Co tam się dzieje na górze? Na górze? My jesteśmy na górze. Ała. Dobra, skopany Bert, Joszelka, chodź. O, dobrze, Joszelka też. Nie, Joszelka jeszcze stoi. No ale ja leżę, to zostaw mnie. Idź tam, o, Joszelka się zrzuciła na dół. Ren! Co jest? Ren! Oszust! Oszust, Ren! Oszust! Sprzątnąć go! Dobrze! Bardzo dobrze! Tak się nie robi! Dawaj go tutaj normalnie. Berber, gdzie ty tam skaczesz? Chodź tutaj, ty kusko. Helikoptera są mądre. Co to ma być? Czekaj. W ogóle, chodźcie tutaj. Czekaj, wziąłem scyzoryk. Nie można, prosto w pupę. Prosto w pupę znowu. I znowu w pupę. Berber, trzy razy w pupę dostałeś. Ty jesteś oszust. Nieprawda. Tak. To, że mam... To jest koci pazur. Wygląda jakby był fajny skok tutaj. Czekaj, no ale ty strzelasz. No właśnie. Ale to nie jest koci pazur. A to jest Berbertowy pazur. Widzę to. Co ty widzisz? Widzę to. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Co to macie? Że skok? Tutaj skok wiary, no. A dobra, to Berbert, chodź do nas. Berbert. A my dla ciebie wyzwanie. A, Berbert wziął chyba w ogóle helkę. Dobra, czekaj, wyląduję. Weź tą helkę. Czekaj. Ja się chciałam namierzać. O. Już mnie chciałam. Mnie namierzyłaś. Pamiętajcie, że wziąć spadochron, bo bez spadochronu będziecie mieli problem. Ale spadochron jest automatycznie, nie? Tak. Tam sobie spadochron weź, jest tam. A jak można? Gdzie? Tam. Pokazuję palcem. Nie wiem gdzie, bo nie widzę. Dobra, Ren w ogóle jakiś kostium tutaj piękny szykuje. A, nieważne, bez spadochronu. Nie. Dobra, gotowi? Czekaj, na 3-4 lecimy, nie? Chodźcie. No. No. Ready? 3, 4. Hop! Jak się otwierało spadochron? Lewy przycisk myszy i lecimy, moi drodzy! Między liniami wysokiego napięcia, yeah. Czekaj, bo chyba Rena zahaczę. Ej, nie zahaczaj mnie. Wow! O, się styknęli. A, żeś mnie normalnie dziabnął. To ty mnie dziabnąłeś. Nieprawda. To tak nie było. Dobra, lecimy na plażę, czy gdzie lecimy? Do miasta. Do miasta? Oh yeah. Do miasta? No dobra, to lećmy do miasta w takim razie. Dobra. Na posterunek policji, mówicie? Dobra, proszę bardzo. Gdzie on jest? Tam, gdzie Berber leci. Yeah. Tam jest komisariat. A. I tam jest też paczka od G, w sumie tam po lewej, ale paczka od G to zostawimy kiedy indziej. Na pewno tak. Każdy ma gdzie indziej. Oh yes. No tak. Chyba tak, ja. O, jakie fajne auto!
O, helikopter mi się zrespił na twarzy. Co jest? Zdarza się. Moja twarz nie będzie taka sama. Dobra. Dzieją się rzeczy niepojęte dla mnie. No ale wy. Przepraszam, Jaszelka, weszłaś pod tego! Ren! Tyło buzie! Dobra, moi drodzy, myślę, że chyba tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, bo to już zszedł na złe tory. O nie. No, tak mi się właśnie wydaje. Bardzo złe tory już teraz mamy. Także dziękuję za oglądanie. Tak, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pepe, następnego! Czy ktoś chce przytulić moją rakietkę jeszcze można tak na końcu odcinka? Na pewno, ale jesteście pewni? Nie skorzystam. Samochód, nie dasz mi rady. Jak to ci nie dam rady? Tak to właśnie. Jaszelka, co ci się stało? Skrzywdził cię ktoś? Nie wiem. Ktoś ucieka autem? Pancernym? Gdzie jest pancerny auto? Chodźcie, pokaż mi je. Zaraz ci je uszkodzę. Chodź. Chyba nie dasz rady. Jak to nie? Ja nie dam rady? Co ty mówisz? Nie dasz, bo nie chcę, żebyś dał radę. Ja po prostu cię uprzedziłem. Proszę bardzo. Uprzedziłem cię. Jeden strzał. Uprzedziłem cię, żebyś dystans nie powybijał. Proszę bardzo. To dla naszego dobra. Jeden strzał. Railgun, my friend. Kto? Aczkolwiek na minigun jest słaby. Trzymajcie minigun. Się. Papa. Yeah. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. O tutaj.